Cześć, witajcie, ja się nazywam Damian Sochacki. Przyjechałem dość bliska, bo po prostu jestem z Wrocławia, także daleko nie miałem. Ale z tego co słyszałem, inni mieli no troszkę większą odległość, a jednak tutaj są, więc ja jestem z Wrocławia. Pracuję jak podobnie jak wszyscy tutaj, jako QA specialist aktualnie. No i tak to się teraz plasuje. Powiem szczerze, jestem bywalcem konferencji, jeśli chodzi o testerstwo, dość stałym, ale na Test Campie jestem po raz pierwszy. Udało mi się dostać, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczny i się super cieszę. I powiem wam szczerze, że jest bardzo, bardzo fajnie. Dwa bloki tematyczne ze zróżnicowaną tematyką. Jest to bardzo, bardzo fajna opcja, bo zauważyłem, że dzielimy to na takie rzeczy bardziej stricte techniczne, jak i takie rzeczy, można powiedzieć, ogólne. Czyli dla każdego coś dobrego, coś fajnego, które możemy tutaj znaleźć. Co więcej, już nie mówię o kanapeczkach, o takich rzeczach bardziej bufetowych, co też jest, powiem szczerze, obfite i fajnie wygląda. No i wszystko jest jak na razie w porządku. Ja ogólnie zajmuję się automatyzacją w pracy, więc czekam na teraz szkolonko z Cypress.js-a. Ale powiem szczerze, byłem też na AWS-ie, jeżeli chodzi o mikroserwisy. Jak mówię, jestem zwolennikiem bardziej takich technicznych prezentacji, więc jak na razie był to numer jeden, ale jeszcze dużo przed nami, więc wszystko się może zdarzyć. Powiem szczerze, staram się notować po każdym wykładzie, nawet w trakcie każdego wykładu, żeby jak najwięcej zapamiętywać, ale powiem szczerze, na co dzień pracuję bardziej z technologiami Microsoftowymi i z ich chmurami. Dla mnie tematyka AWS-u była taka troszkę niekoniecznie nieznana, ale nie jestem w tym doświadczony. A po tym szkolonku, można powiedzieć, po tym wykładzie, jakieś tam zapadki się pootwierały w głowie. Jak mówię, mam notatki, także po każdej konferencji otwieram je, coś tam sobie szukam na własną rękę, no bo to o wszystkim chodzi, prawda? Żeby na konferencji troszkę się zaszczepić, a już później to rozwijać, te tematy zaszczepione. Teraz akurat było szkolonko z kariery testowej, na którym, przyznaję się, nie byłem, ale widziałem, że był mega duży aplauz. I co ja mogę powiedzieć od siebie, jako osoby, która już trochę w branży testowej jest. Wiadomo, że mamy bardzo różne spektrum osób tutaj, które zaczynają, które już są weteranami, które są takimi średnimi weteranami. Po prostu nie bójcie się, przychodźcie i co najważniejsze, rozmawiajcie z innymi ludźmi, tak? No bo jednak te kontakty na tle zawodowym to jest jedna sprawa, ale też kontakty takie personalne, które pokażą wam, jak to wygląda w branży, jak to wygląda później ewentualnie w życiu. Także bardzo, bardzo polecam nie tylko Test Camp, ale w Test Camp w większości, ale jest dużo innych rzeczy, innych spotkań, także nie bójcie się, otwierajcie się i jakby jesteśmy jedną testerską rodziną, dość dużą. Także tyle ode mnie.